Siemanko, witam was wszystkich ponownie w kolejnym podcaście i tym razem poruszę pewną kwestię, może nie kwestię, ale to będzie troszeczkę na zasadzie takiego poradnika, takiej być może pomocy dla kogoś z was, może to też będzie wiedza, która może niekoniecznie pomoże, ale na przykład zainspiruje, może zmotywuje do działania. Będzie to taki pomocny materiał, taki pomocny podcast, tak jak to miało miejsce z tymi wszystkimi testami psychologicznymi. Poruszę kwestię sposobów na pobudzenie bądź też zwiększenie kreatywności. Nie żebym się uważał za jakąś strasznie osobę, która nie wiadomo, jakie to ma pomysły, niemniej jednak skłoniło mnie to ku właśnie zrobienia takiego pół podcastu, pół poradnika. Z kilku powodów, między innymi takich, że może taki przykład z życia. Któregoś dnia przechadzając się z bratem, już teraz nie pamiętam, czy to było gdzieś w mieście, czy co. I był taki moment, gdy widzieliśmy plakat z filmu, już teraz nie pamiętam, czy to był Hobbit, czy z jakiegoś innego filmu, który był chyba oparty na książce jakiejś. I brat rzucił takim luźnym stwierdzeniem, że ale trzeba mieć łeb, żeby coś takiego wymyślić. A ja sobie myślę, kurczę, przecież to nie jest nic trudnego. Ja ciągle mam takie pomysły gdzieś w głowie. Przecież to nie jest nic jakiegoś, gdzie trzeba mieć jakiś super dar, gdzie czasami na internecie można przeczytać, przynajmniej tak niektórzy głoszą, że na przykład do bycia twórcą, do bycia artystą trzeba mieć jakiś specjalny dar, ale tak naprawdę to po prostu trzeba się inspirować różnymi rzeczami i trzeba też znać właśnie te powody. A innym takim właśnie, wracając z powodem, jest to, że w pracy kiedyś taka luźna pogawędka się rozwinęła na temat właśnie też tego, że napisałem książkę, która obecnie jest w fazie redakcji. I jedna osoba rzuciła takim stwierdzeniem, że no ale trzeba mieć do takich rzeczy pomysły. Tak jakby pomysły na książkę miały być czymś nieosiągalnym. Tak jakby wymyśleniem fabuły na książkę, trudność w wymyśleniu tej fabuły byłoby porównywalne, nie wiem, dla niektórych to jakby założenie firmy, założenie działalności gospodarczej bądź nie wiem, na przykład podróż pociągiem transsyberyjskim albo jakieś inna rzecz, inna działalność, która dla takich poczciwych osób jest czymś na granicy osiągalności. Także przeczuwam, znaczy odnoszę takie wrażenie, że niektórzy mają właśnie takie podejście, że wymyślanie takiej fikcyjnej fabuły jest jakimś takim darem z niebios i to już nie tyle jest to stwierdzenie z internetu, co właśnie tak jak to teraz przed chwilą powiedziałem, że po prostu niektórym na żywo, jak z nimi rozmawiałem, to się im wydaje, że jednak jest to coś trudnego. Także już nie rozwodząc się zbyt długo, podam wam kilka czynników, kilka takich sposobów na zwiększenie bądź też pobudzenie kreatywności. Ja to dzielę na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne, czyli to, co się wokół dzieje, cała ta materia wokół nas, jaka jest, bądź niemateria, antymateria, oraz czynniki wewnętrzne, czyli to, co tak naprawdę dzieje się w nas, w naszej głowie, i tak dalej, i tak dalej. Zaraz to wszystko rozwiniemy, wszystko po kolei. Czynniki zewnętrzne, czyli na przykład gry komputerowe. To jest chyba taki najbardziej popularny czynnik
taki sposób na poszerzanie swojej kreatywności. Wiele osób na przykład zacznie pisać sobie fanfiki, czyli takie książki mocno opierające się na jakiejś grze, na przykład z Diablo czy ze StarCrafta. No bo na przykład imersja tej gry wpłynęła na nas w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie, nie tyle nie jesteśmy w stanie o niej ciągle myśleć, co po prostu ta gra pobudza w nas taką silną kreatywność, że mamy silną potrzebę uzupełnienia jakiegoś tam uniwersum growego poprzez nasze jakieś tam twórcze poczynania. Między innymi właśnie są gry takim medium, które może wywołać u nas chęć wylewania tej kreatywności. Niemniej jednak najlepiej, przynajmniej w moim zdaniem, inspirować się tymi starszymi grami. Starszymi mam na myśli od, może inaczej, do roku 2010, może nawet 2008-2007. To są dla mnie, właściwie dla mnie osobiście, subiektywnie, są to nowe gry. Niemniej jednak zauważyłem, że 2010 rok to jest taka żelazna kurtyna kreatywności, że tak powiem, jeżeli chodzi o gry. No bo wszystko to, co powstało mniej więcej właśnie w tym roku i wcześniej, czyli znaczy wcześniej, bliżej naszych czasów, czyli tam 2012, 15, 17, aż do 2018, no to te czasy, które są coraz wcześniejsze, no to powiedzmy sobie szczerze, jest to kopiuj i wklej tych najnowszych gier, a właśnie z tymi starszymi grami już to nie jest tak do końca. Mniej więcej jest to tak, że twórcy, którzy tworzyli dawniej gry, nie mogli pochwalić się swoimi produkcjami, pewnymi takimi wodotryskami, pewnymi elementami, które mogłyby okazać nam takie, powiedzmy, zaspokojenie rozrywkowe poprzez nasz taki, powiedzmy, najważniejszy w sumie zmysł, percepcja, czyli wzrok. Nie bez powodu też uważa się, że ludzie są wzrokowcami i dlatego właśnie te najnowsze produkcje opierają się głównie na naszym zmyśle wzroku, przez co inne elementy gier cierpią na tym. Stąd też najlepiej właśnie inspirować się starymi grami, którymi twórcy, gdy nie mogli właśnie robić tych pięknych grafik, musieli je uzupełnić fabułą, klimatem, ciekawymi postaciami, jakąś historią, może jakimś uniwersum, no przeróżnymi sposobami, które nie do końca są nawiązaniem do wyglądu. Wygląd oczywiście może być na zasadzie, że coś się dzieje w kosmosie, na jakiejś krainie lawowej, ognistej czy jakimś innym. Niemniej jednak opieramy się głównie na takiej ograniczonej grafice, która w pewnym sensie działa, ta ograniczona grafika w pewnym sensie działa na nas kreatywnie, bo my uzupełniamy to, co widzimy, naszą wyobraźnią, czyli w pewien sposób to, co widzimy i jest to w jakiś sposób taki ograniczony, to nawet nasza podświadomość pracuje kreatywnie, czyli nie tyle elementy takie, którymi twórcy gier mogli wpłynąć na jakość gry, czyli te fabuły i tak dalej, to też ograniczona grafika właśnie taką podświadomością na nas działa, gdy właśnie sobie jakoś tak wyobrażamy inaczej gry. Nawet jeżeli jakąś taką grę zapomnimy z dzieciństwa i nagle mamy ochotę sobie w nią podobnie zagrać, no to inaczej mamy wyobrażenie to. Na przykład w Medal of Honor Allied Assault, gdzie mieliśmy plażę Omaha, gdzie musieliśmy między tymi barykadami przemieszczać się, by właśnie dojść do tych
drutów kolczastych, potem do tego bunkra i tak dalej, i tak dalej. Poprzez właśnie taką ograniczoną grafikę pobudzała, taka ograniczona grafika pobudzała naszą kreatywność, przez co być może też inaczej wspominaliśmy to, ale jednak sprowadza się to do tego, że nasza podświadomość pracowała. Innymi grami, nieelektronicznymi, są gry karciane. Chodzi mi tutaj głównie o karty kolekcjonerskie. Ja od siebie dodam, że tworząc różne rzeczy, może nie tyle książki, co jako dzieciak, gdy robiłem tam różne sobie jakieś tam zabawy i tak dalej, posiłkowałem się właśnie kartami kolekcjonerskimi z Duel Masters. Teraz też dodałbym do tego Tower of Saviors, który również ma ciekawy wachlarz takich różnych postaci, no bo to głównie chodzi o postacie. Jeżeli popatrzycie na te wszystkie gry, w sensie karty kolekcjonerskie, gry karciane, które należą do kart kolekcjonerskich, bo tak to należy poprawnie powiedzieć, to najważniejszym elementem takich kart kolekcjonerskich jest to, że każda karta oprócz tych takich podstawowych elementów jak tytuł, moc bądź właściwości ma również jakiś taki rysuneczek. Zawsze jest w tej karcie kolekcjonerskiej jakiś rysuneczek postaci, potwora, zaklęcia, miejsca, wydarzenia bądź jakiejś innej rzeczy. Każdy z tych elementów może działać na nas kreatywnie, no bo widzimy, coś tam jest po prostu. To wywołuje u nas jakieś tam różne odczucia. Tutaj znowu sprowadza się to do naszego wzroku, czyli do tych silnych emocji, jakie na nas oddziaływują. Ja na przykład w głównej mierze kolekcjonowałem karty ciemności, bo zawsze lubię tam jakieś mroczne istoty wymyślać, więc dlatego kolekcjonowałem te karty z Duel Masters. No ale karty Duel Masters to nie tylko jedyna gra z kart kolekcjonerskich. Możecie sobie jeszcze sprawdzić na przykład Yu-Gi-Oh! Albo najpopularniejsza karciankę, czyli Magic. Swego czasu też grałem w taką karciankę na Steamie, ona się nazywa Hex. Tam też w sumie grałem ciemnością, ale tam też na przykład, pomimo że była frakcja bądź też żywioł ciemności, to jednak tam były inne zupełnie karty, czyli również mogło to działać na mnie jakoś tak kreatywnie. Kolejnym takim elementem z czynników zewnętrznych, który może wywołać u nas inspirację, są filmy. Filmy, czyli taka najprostsza rzecz, która właściwie najszybciej w pewnym sensie może na nas podziałać kreatywnie. Skądinąd wiem, co mówię, bo jako dzieciak, który oglądał dziesiątki razy Gwiezdne Wojny na kasetach VHS, bardzo często wymyślałem różne krążowniki, rysowałem jakieś planety, nawet statki kosmiczne robiłem z modeliny. Wspominałem w którymś podcaście, że chyba zużyłem 60, ostatecznie 40 paczek modeliny, więc no to nie jest byle co tyle paczek zużyć, więc to naprawdę w pewnym sensie można powiedzieć, że nie ma się czym chwalić, niemniej jednak nawet oglądanie tych filmów może pobudzić naszą kreatywność do tego stopnia, że na przykład możemy odkryć zupełnie przez przypadek nasze jakieś zdolności plastyczne. Polecałbym, tak jak to w grach, jednak oglądać te starsze filmy, które tak jak to gry, musiały uzupełnić się w jakieś takie wątki, w jakieś takie osobliwe klimaty, wydarzenia i tak dalej. No jeżeli obejrzycie sobie na przykład nowego Conana względem tych dwóch starych Conanów, no to poczujecie taki klimat tych Conanów, takie
taką jałowość. Jeżeli obejrzycie sobie tego nowszego Conana, oczywiście on też jest dobry, ja tutaj nie szykanuję tego najnowszego Conana, bo też mi się podobał. Niemniej jednak jest on taki, powiedziałbym, bardziej bajkowy, taki troszeczkę bardziej kolorystyczny, taki bardziej optymistyczny, co nie do końca, że tak powiem, współgra z moim jakimś takim, może nie tyle światopoglądem, co po prostu takim myśleniem kreatywnym, którym chciałbym umieszczać właśnie w książkach, więc te starsze filmy nie tyle, co muszą się właśnie uzupełniać takimi klimatami, to też nie są zbyt optymistyczne, no bo jeżeli popatrzycie na nowsze filmy, które powstają, niezależnie czy to jest science fiction, czy fantasy, czy horror nawet, no to zawsze są jakieś tam grupy nastolatków w tych właśnie nowszych filmach. A z horroru na przykład macie jakąś grupę naukowców, czyli mamy Coś nakręcony przez pana Carpentera, gdzie nie kończy się zabawnie jak to w horrorach, ale jednak nie mamy jakiejś grupy nastolatków, albo mamy Obcego, którym to jest jakaś tam grupa, nie powiem, że pilotów, tam chyba byli inżynierzy, już teraz nie pamiętam. No ale na przykład w drugiej części Obcego to znowu byli marynsi, więc tu też nie ma jakiejś grupy nastolatków, gdzie przez przypadek znalazła się w nieodpowiednim miejscu. Tak samo w filmach science fiction. Nie mamy, w tych starszych zwłaszcza, nie mamy jakiejś tam grupy nastolatków, tylko jednak jakieś takie doświadczone osoby po 30 co najmniej. Chociaż w sumie nie pamiętam, ile, znaczy nie sprawdzałem, ile miał Mark Hamill, gdy był w Gwiezdnych Wojnach Nowa Nadzieja, więc w sumie może teoretycznie moje tutaj wywody są bez podstawy. Niemniej jednak przytłaczająco jest to zauważalne w tych nowszych filmach, gdzie nastolatek coś tam robi i może osiągnąć znacznie więcej niż jakiś super uber doświadczony czarny charakter. Nie podoba mi się ta konwencja i właśnie z tego względu być może bardziej jakoś wydaje mi się, że te starsze filmy są bardziej inspirujące. Niemniej jednak myślę, że do wyjątków można zaliczyć tutaj Anihilację, której jeszcze nie obejrzałem, ale mam silną chcicę, żeby jednak obejrzeć ten film. Być może to też jest spowodowane tym, że bardzo mi się podobało opowiadanie Lovecrafta, czyli kolor z innego wszechświata, który jest mocno inspirowany właśnie w tym filmie. Kolejnym przykładem czynników zewnętrznych jest muzyka. I tutaj bym ją tak troszeczkę podzielił na podpunkt A i B, czyli A to są takie w tej muzyce czynniki rozrywkowe, a czynnik B to jest taka muzyka, która wywołuje u nas silne uczucia. Czynnik A, czyli ta rozrywkowa muzyka, to są na przykład w moim przypadku ciężkie brzmienia, jakieś tam muzyki heavy metalowe, które w pewnym sensie jednak może przez jakieś solówki, może przez jakieś teksty w piosence, może coś innego, co wywołało u nas jakieś odczucia. Niemniej jednak jest to bardziej forma rozrywkowa, która nie za bardzo wpływa na kreatywność, ale czasami zdarzają się jednak wyjątki, być może muzyka jest bardzo szybka, a akurat my rozmyślamy na przykład nad jakąś akcją, powiedzmy w książce, może w grze, i taka szybka muzyka rozrywkowa może wpłynie na nas. Warto sprawdzić, na każdą osobę inaczej to działa. Innym takim przykładem, tu już pod punkcie B, czyli tych czynników, które na nas silnie oddziaływują, tutaj bardziej skłaniam się ku stwierdzeniu, by przytoczyć tutaj głównie soundtracki z różnych gier, i tutaj akurat powołałbym się subiektywnie na przykład Dead Space'a, który ma bardzo mroczny klimat, na Devil May Cry 1 bądź 3, które również momentami mają takie mroczne soundtracki, ale też takie akcyjne, pełne akcji, która być może pomoże nam w
rozwikłaniu jakichś tam problemów, gdy nie możemy przesunąć fabuły dalej w naszych wypocinach, w opowiadaniach. Innym przykładem na przykład może być Castlevania dla mnie, gdzie mamy piękną muzykę gotycką, albo Metroid, który ma taką muzykę elektroniczną. No przeróżne elementy, w zależności jaka muzyka nam się podoba, bądź jaki klimat potrzebujemy. No jeżeli na przykład chcemy zrobić horror, science fiction, no to na przykład Dead Space będzie dobry, a znowu z innej strony, jeżeli chcemy jakąś przygodowo-archeologiczną, może nie archeologiczną, ale jakieś takie starożytne elementy, coś tam mogą być, no to na przykład można też Indiana Jonesa sobie posłuchać, no a czemu nie? Być może to wywoła u nas jakieś inspiracje, może muzyka z Indiana Jonesa przypomni nam jakieś wydarzenie w tym filmie i to nam pomoże przesunąć fabułę dalej. Każdy jest inny, inaczej na niego oddziaływuje muzyka. Kolejnym przykładem czynników zewnętrznych są obrazy. I tutaj nie chodzi mi o obrazy takie, ja bym to nazwał pospolitymi, gdzie mamy jakąś kobietę namalowaną bądź coś innego. Chodzi mi tutaj o obrazy, które są mocno abstrakcyjne i tutaj bym na przykład powołał naszego rodaka pana Zdzisława Beksińskiego, bądź też pana Gigera, który właściwie jest też współautorem Xenomorfa, więc można powiedzieć, że coś ci autorzy mieli, właściwie ci artyści, ci malarze, mieli coś jednak z głową. Niemniej jednak obserwacja ich obrazów nie pozostawia nas neutralnymi względem ich twórczości. Możemy mieć albo jakieś takie pozytywne wrażenie względem wow, jak on to zrobił, to jest dość ciekawe, bądź też negatywnych, że jednak to jest psychol jakiś. Polecam też przeszukać sobie na przykład grupy facebookowe, jak na przykład Ciemna Strona Sztuki, bądź jakieś inne grupy powiązane stricte z może niekoniecznie twórczością malarską, ale ogólnie są różne grupy, które właśnie spajają takich amatorów twórczości. Innym jeszcze takim przykładem odnoszącym się właśnie do obrazów, które mogą wywołać u nas inspirację, jest korzystanie z takich serwisów jak na przykład DeviantArt. Ja mam setki zapisanych rysunków z DeviantArta, skatalogowanych na różne sposoby, na potwory, na postacie, na wydarzenia, na planety, na jakieś inne zjawiska, na statki kosmiczne, no przeróżne rzeczy. Można sobie to zapisać i sobie to zapamiętać. Jeżeli macie zastój twórczy, no to sobie skorzystać z tych właśnie zapisanych obrazków, poprzeglądać. To jest o tyle dobry sposób, że niekoniecznie musicie męczyć się szukając tych różnych obrazków, no bo obok mamy różne jeszcze propozycje, tak jak na przykład na YouTubie, gdzie oglądamy jakieś filmy o zwierzątkach, no to obok mamy też propozycje innych filmików właśnie ze zwierzątkami i na tej zasadzie właśnie działa też DeviantArt, gdzie oglądamy na przykład szkielety i po prawej stronie też będziemy mieć jakieś tam propozycje innych szkieletów bądź jakichś tam istot mrocznych. Także nie jest to problematyczne ze znalezieniem różnych inspiracji. I ostatnim takim w sumie najważniejszym subiektywnie dla mnie czynnikiem zewnętrznym, który może wywołać inspirację, jest właśnie czytanie innych książek. Co by na to nie patrzeć czy też nie mówić, jeżeli ja jako osoba, która chce pisać książki, no jestem zobowiązany właśnie do poszerzania bądź też zgłębiania różnych elementów właśnie z tej sfery literatury, czyli beletrystyki, głównie science fiction, fantasy czy też weird fiction.
No bo jeżeli chcemy być w tym dobrzy, no to jednak, znaczy przynajmniej ja chcę być dobry w książkach, no to muszę kłaść głównie nacisk na czytanie książek. Jeżeli na przykład wy chcecie być dobrymi muzykami, tworząc jakąś dziwną muzykę osobliwą, jakąś taką psychodeliczną, no to dobrym, właściwie najlepszym rozwiązaniem będzie korzystać oczywiście z tych wcześniejszych elementów, o których napomknąłem, ale z głównym naciskiem właśnie na ten szczególny element, czyli akurat na przykład muzykę. Ale nie zaszkodzi też korzystać z innych. Warto też dodać, że to też działa w drugą stronę, no bo książki są też powodem do stworzenia filmów. Na przykład Szczęki są na podstawie powieści, gry niektóre są na podstawie książek, bądź też piosenki są inspirowane książkami, jak na przykład Metallica ma Call of Cthulhu, chociaż chyba to inaczej jest napisane niż, znaczy oni mają inaczej tytuł piosenki napisany niż właściwa nazwa Przedwiecznego. Bądź też był taki zespół, chyba Legion of the Damned, i tam była piosenka Wings of Yogg-Sothoth. Teraz nie będę wnikał w szczegóły, niemniej jednak te wszystkie elementy, które wam wymieniłem, one jakoś tak mniej więcej nawzajem się przeplatają, co wywołuje właśnie silne uczucie kreatywności. I teraz przechodzimy do takich czynników wewnętrznych, które opierają się nie na tym, co nas otacza, gdzieś tam wokół jakieś nas informacje bombardują. Chodzi o to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Czyli pierwszym takim czynnikiem to są wspomnienia, przeżycia i doświadczenia z przeszłości. I tutaj wam podam taki przykład z mojej osoby. Otóż, gdy byłem jeszcze mały, gdy byłem takim gówniarzem, który miał powiedzmy 8 czy tam 12 lat, mniej więcej, no to rodzice nałożyli na mnie taki obowiązek, taką zasadę, w której to mogłem maksymalnie poświęcić godzinę czasu przed komputerem. Niektórzy mogliby się obśmiać, że no, co można zrobić przez tę godzinę, no ale nie narzekam i powiem szczerze, że z perspektywy czasu jestem im wdzięczny, z tego względu, że jeżeli byłem ograniczony pod względem korzystania, poświęcania tego czasu przed komputerem, no to miałem taką silną potrzebę jednak obcowania z tą fikcją taką, która mnie otacza zewsząd. I to spowodowało, że na przykład ja grając w coś tylko tę godzinę, miałem ogromną potrzebę dalej drążyć ten temat. Na przykład Gwiezdnych Wojen. Mogłem pograć w Gwiezdne Wojny tylko godzinę. No i dalej byłem nienasycony. Miałem silną potrzebę i na przykład tworzyłem coś tam. Pomijam też fakt, że na przykład kupiłem sobie potem Game Boy Advance, którym potem oszukiwałem nieco. No ale jednak sprowadza się do tego, że byłem ograniczony czasowo i to działało na tę korzyść, że ten w pewnym sensie niedosyt, który mógłby zostać odebrany jako coś negatywnego, w rzeczywistości miał upust w tym, że powiem w cudzysłowie, zaspokajałem się, chociaż to dwuznacznie brzmi, zaspokajałem się kreatywnie, tworząc właśnie takie przeróżne dziwne rzeczy, które w pewnym sensie dla mnie teraz to nie jest nic trudnego, natomiast właśnie te ograniczenia wpływały na to, że tak jak teraz wcześniej powiedziałem, że osoby niektóre dziwią się, jak można wymyślać takie różne rzeczy, przecież to jest trudne. No a ja właśnie przez to, że byłem ograniczony i miałem silną potrzebę tworzenia różnych zmyślonych rzeczy, uzupełniałem to, kształciłem przez lata. No i wykształciłem w sobie taki nawyk, powiedzmy, takiego wymyślania. Dodatkowo jeszcze takim uzupełnieniem do tego, co powiedziałem, jest to, że akurat ja jestem bardzo osobą taką
pamiętliwą. Ja bardzo wspominam przeszłość, wręcz żyję przeszłością, analizuję to, co zrobiłem w przeszłości, co mógłbym zrobić i tak dalej. I to też ma oddziaływanie na to, że ja bardzo pamiętam różne rzeczy, które tworzyłem w przeszłości, a teraz na przykład nie mam tych rzeczy, to znaczy do czego zmierzam. Wspominałem kiedyś, że mam około 20% różnych notatek, brudnopisów, księg zaklęć, map i innych, w cudzysłowie, śmieci, które były i które są wspomnieniami z dzieciństwa. I to są pewnymi takimi skarbnicami też wiedzy. Być może ktoś z Was coś takiego ma. Odradzam Wam wyrzucać takie rzeczy. To jest bardzo... bardzo wysoka wartość sentymentalna, nie tyle względem tego, że jakoś przeżywacie emocjonalnie to, co nad czym właściwie kiedyś spędziliście dużo czasu, ale też z tego względu, że jeżeli macie zagwozdkę, co by tu zrobić w fabule, może jednak jakieś pomysły z dzieciństwa mogłyby u Was wywołać te inspiracje. Może to też będą głupie pomysły z perspektywy czasu, jak na przykład zaklęcie, które się nazywa Ognisty Turbulator, co jest dosyć głupkowate z perspektywy, jak dzisiaj na to patrzę. Niemniej jednak czasami myślenie jako dziecko mieliśmy inne myślenie niż mamy teraz, więc warto też w pewnym sensie cofnąć się w przeszłość i zgłębić to, co kiedyś było dla nas normalne. Drugim przykładem czynników wewnętrznych, które wpływają na naszą kreatywność, są sny i koszmary. I tutaj już podchodziłbym do tego bardzo w taki indywidualny sposób, z tego względu, że wspominałem kiedyś, że bardzo często doświadczałem dziwnych, osobliwych koszmarów, których nie do końca byłem w stanie wyjaśnić, i to też się pokrywa właśnie z tym, że jestem osobą pamiętliwą, stąd ja nadal mam w głowie te wszystkie koszmary, te dziwne rzeczy, które były we mnie, ale to nie oznacza, że ja nadal nie miewam tych dziwnych snów i koszmarów, bo ile koszmary jakoś utkwiły mi w głowie, to dziwne sny już nie za bardzo utkwiły mi w głowie i od, nie wiem, 18-19 roku życia zacząłem spisywać sny, które gdzieś tam mi się przyśniły. Chodzi mi głównie o zwykłe sny, a nie o koszmary, bo koszmar to jest na zasadzie, że o, coś się stało, obudziłem się, przerażony jestem i to w pewien sposób jakoś utkwiło w naszej głowie. Chodzi mi, znaczy koszmary być może też zapomnimy, ale zwykłych snów już na pewno bardzo rzadko będziemy pamiętać i tutaj właśnie pomocny jest notatnik. Już to nie jest istotne, czy Wy macie w formie papierowej, ja preferuję w formie elektronicznej, czyli na telefonie. Jeżeli ja doświadczyłem jakiegoś dziwnego snu, od razu chwytam za telefon, notatnik, piszę wszystko. Nieistotna jest forma, poprawna polszczyzna, czy to ma sens. To, co teraz piszemy, nieistotne to jest. Po prostu najważniejszą rzeczą w tym momencie to jest po prostu zapełnić notatkę tekstem, nawet nieistotnymi rzeczami, bo czasami bywa tak, że to, co nam się przyśniło po minucie, po 5 minutach, my już to zapomnimy. Nie będziemy już pamiętać, co się wydarzyło, bo wiecie, jest tak, że obudziliśmy się, a, no fajny sen był, no może do książki by pasował, albo do czegoś tam. I potem wstaniemy, przebierzemy się, może jeszcze zjemy śniadanie, zasiądziemy i co wtedy? Kurde, miałem sen, ale już nie pamiętam nic z tego. No i właśnie. A jeżeli macie już taką notatkę, która nawet jest nielogiczna, to jednak nawet w tej nielogicznej notatce możecie sobie tak przysiąść i się tak zastanowić, ale o co mi chodziło? Może to o to, a może o to, i już zaczynacie dłubać wtedy. Już macie ten pomysł, który jest takim kamieniem, który gdzieś tam wykopaliście z ziemi. Jest on kamieniem szlachetnym, ale wymaga on jeszcze tego doszlifowania, tego odkrycia wnętrza, tego
dziwnego bądź oryginalnego pomysłu. Kolejnym przykładem czynników zewnętrznych są wydarzenia ze świata. Nie ulega wątpliwości, że, to znaczy głównie się przyjęło tak, ja tutaj bym już polemizował, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. Nie będę tego rozwijał, niemniej jednak polega to na tym, że w oparciu oczywiście o kreatywność, polega to na tym, że wydarzenia ze świata, które nas otaczają, my jakoś to przeżywamy. Na przykład jakieś reklamy bombardują nas informacjami, wydarzenia ze świata, że jakaś wojna jest, bądź powódź, tornado, katastrofa jakaś lotnicza. To wszystko działa na naszą kreatywność podświadomie. Niekoniecznie może to działać na tej zasadzie, że na przykład to też oczywiście zależy, bo na przykład na mnie nie działają jakieś tam wydarzenia, które są silnie emocjonalne w relacjach międzyludzkich. Na mnie to nie działa, ale jak na przykład zobaczę w wiadomościach, że jakiś obiekt uderzył w gwiazdę i ta gwiazda przekoziołkowała jakieś dyski, ta gwiazda zrobiła, no cuda, nie dziwy. Taka informacja od razu na mnie działa jak płachta na byka, więc są informacje, które działają na naszą podświadomość, a są informacje, które działają na naszą świadomość. Żeby jeszcze tak bardziej rozwinąć tą podświadomość, na przykład jest taka seria książek, która się nazywa Honor Harrington. Oczywiście jest to science fiction, niemniej jednak jeżeli czytaliście tę serię, to jest tam widoczna silna inspiracja właśnie państwami ze świata rzeczywistego, czyli na przykład tam mamy bohaterów głównych z RMN, to był Royal Manticore Navy. I to Royal Manticore Navy jest mocno inspirowane właśnie Imperium Brytyjskim, no bo tam często też nawet ci admirałowie zwracają się do tej królewskiej mości, czyli właśnie do tej królowej, która zarządza tym królestwem fikcyjnym, tym gwiezdnym. Więc tutaj jest zauważalna silna inspiracja właśnie Wielką Brytanią. Inne na przykład tam takie państwa, już teraz nie pamiętam, teraz mi już wyleciało z głowy, ale jest takie bardzo silne konkurencyjne państwo właśnie, które walczy z RMN, to jest na przykład inspirowane mocno coś pomiędzy Związkiem Radzieckim a Chinami, czymś takim komunistycznym, które nie do końca zwraca uwagę na jakość, tylko na ilość. Nie będę tutaj rozwodził się nad całą serią, niemniej jednak jest zauważalna mocna inspiracja właśnie tymi państwami, czyli takimi, można powiedzieć, czynnikami zewnętrznymi, czyli też polityką. Wydarzenia ze świata niekoniecznie muszą być nawiązaniem do wydarzeń obecnych, do aktualnych. Niekoniecznie to muszą być wydarzenia, które działy się 5 lat temu. Mogą to być wydarzenia, które jakieś odcisnęły na nas silne piętno historycznie, na przykład 200 lat temu, może czytając książkę historyczną, jakaś bitwa na nas oddziaływała bardzo silnie emocjonalnie, może historia jakiegoś generała, może na przykład dla niektórych Erwin Rommel był takim uosobieniem prawdziwego generała, no na przykład walka na północnej Afryce tych wojsk pancernych mogłaby wywołać u nas silne inspiracje, jeżeli na przykład chcemy stworzyć jakąś serię militarną. Taki jeszcze przykład na przykład podam, jeżeli ktoś z Was czytał opowiadania Stefana Grabińskiego, to tam często jest zauważalny motyw takiego żywiołu ognia. Jeżeli przeczytacie sobie tam na Wikipedii, wiem, Wikipedia nie jest zbyt wiarygodnym źródłem, niemniej jednak
Stefan Grabiński żył mniej więcej w czasach takich, których były bardzo często nawiedzane pożary właśnie w takich mniejszych miejscowościach, które, jak sama też Wikipedia głosi, były plagą właśnie takich małych miejscowości, więc to wydarzenie być może w jakiś sposób odcisnęło piętno na psychice autora. Też wydarzenia kolejowe, które następowała taka industrializacja w naszej Polsce niepodległej już, te wszystkie parowozy i tak dalej, te koleje, te wszystkie takie dziwne anomalie, te wydarzenia były mocno inspirowane właśnie też w książce. To znaczy, jest na przykład takie opowiadanie, które wywołało u mnie silne emocje, Maszynista Grot. I ja, rozmawiając sobie z jednym znajomym, on mi powiedział, że to zdanie, które ja mu zacytowałem, które silnie oddziaływało na mnie, już teraz nie pamiętam, ale to chodziło chyba o to, że konduktor został zatrzymany i przez jakąś tam kontrol i on został zapytany, ile tam ma wagonów, on powiedział, że nieskończoność, a który numer pociągu, on powiedział, że zero. I teraz już wam nie zacytuję tego kropka w kropkę, niemniej jednak, jeżeli ktoś czytał z was opowiadanie Maszynista Grot, to wie, o co mi chodzi. I właśnie w rozmowie ze znajomym on mi powiedział, że to zdanie, te zdania, ten dialog, który ja mu zacytowałem, to naprawdę się zdarzyło. I tu jest taki idealny przykład właśnie tego, że wydarzenia ze świata oddziałują w jakiś sposób na kreatywność, na naszą kreatywność. I ostatnim przykładem, czynnikiem na takie pobudzenie tych wszystkich wewnętrznych czynników, trochę mi się język plącze, są własne przeżycia, które odciskają piętno. I tutaj chodzi generalnie, to jest troszeczkę podobne do wydarzeń ze świata, niemniej jednak to nie odciska się na takie wydarzenia istotne z punktu widzenia państwa, może nawet nie z punktu widzenia lokalnej, w sensie, że coś się zdarzyło na wsi i, czy tam w miasteczku i to w jakiś sposób odciska na nas piętno, tylko bardziej tutaj chodzi o sferę rodzinną, sferę taką już, powiedzmy, silnie emocjonalną. No bo nie bez powodu w opowiadaniach Lovecrafta bohaterowie popełniają samobójstwo bądź kończą się psychicznie w tych ośrodkach psychiatrycznych, gdzie później tam popełniają samobójstwo bądź jakieś dziwne rzeczy się z nimi dzieją. Generalnie rzecz biorąc, tracą zmysły. To nie dzieje się bez powodu. Lovecraft, właściwie rodzice Lovecrafta skończyli oboje w psychiatryku, więc w jakiś sposób to odcisnęło piętno na autorze, który w końcu też jako dziecko wtedy był, więc na pewno jako dzieciak bardziej to przeżył, niż gdyby był już osobą dorosłą. Jeszcze takim drugim przykładem wam podam, który może nie koniecznie odciska piętno na psychice, co odciska piętno na sferze postrzegania rzeczywistości, takiej sfery, w której jak my traktujemy życie. No, na przykład mamy takiego Oscara Wilda, który napisał Portret Doriana Graya, i tam, jeżeli przeczytacie tę książkę, to tam jest zauważalne, przynajmniej ja zauważyłem, jeżeli ktoś to przeczytał, to jestem ciekaw, czy wy też to dostrzegliście, że narracja w tej książce jest prowadzona w taki sposób, że osoby płci męskiej są bardzo ciepło opisywane, są wszyscy mężczyźni mili wobec siebie, a na przykład wobec kobiet jest
to niemal wrogość. Tamten pan Gray nie okazał zbyt ciepłych uczuć wobec nawet swojej wybranki serca, więc jest tutaj zauważalny pewien taki schemat odnośnie powiedzmy innej sfery seksualnej pana Doriana Greya, który w pewnym sensie kochał inaczej. Ale tutaj jeszcze podam taki przykład z na przykład pana pewnie przejęzyczę Algernon Blackwood, który był silnym takim powiedzmy ekologiem. Teraz to się właśnie na nich mówi, ci ekolodzy, psychoekolodzy, którzy właśnie tak są psychofanami takimi natury, gdzie nieważne co się dzieje, trzeba wszystko wytępić ludzkość, bo natura jest najważniejsza. Można powiedzieć, że pan Blackwood był właśnie takim pierwszym takim ekologiem, który bardzo emocjonalnie postrzegał naturę. Można to właśnie wyczytać w posłowiu na temat życiorysu tego autora, ale też czytając właśnie jego opowiadania, które no, jak dla mnie były męczarnią, ale może z tego względu, że w jego opowiadaniach były przytłaczające opisy przyrody, niemal tak dosłowne, tak dosadne, że były postrzegane niczym bóstwa, niczym jakieś inteligentne istoty. Jeżeli czytaliście na przykład opowiadanie Wierzby, to tam autor opisuje te wierzby w taki sposób, że tak naprawdę te rośliny, one nie są tylko roślinami, one są żywymi istotami, które może nawet mają wyższy iloraz inteligencji, wyższy poziom empatii niż my, ludzie. Także w pewien sposób to, jak postrzegamy rzeczywistość, to też w jakiś sposób oddziaływuje na naszą twórczość. Także mam nadzieję, że te przykłady pomogą Wam w twórczości. Jeżeli jesteście artystami, którzy chcą stworzyć gry, filmy, muzykę, jakieś obrazy, bądź też książki, tak jak ja, to myślę, że przynajmniej mam taką nadzieję, że te wymienione przykłady w jakiś sposób Wam pomogły. Także to tyle. Zapraszam Was na grupę facebookową, w której oczywiście nie spamuję, od czasu do czasu umieszczam jakieś materiały. Zastanawiam się też właśnie powoli nad pokazywaniem różnych takich inspirujących zdjęć, które ja mam naprawdę multum różnych zdjęć, nie tyle zapisanych na laptopie, co po prostu gdzieś tam w internecie mam tych stron pozapisywanych, pozaznaczanych na ulubione. Także jeżeli potrzebujecie inspiracji, no to myślę, że być może te zdjęcia, które na mnie oddziaływują, bo niekoniecznie będę też pokazywać zdjęcia, może też muzykę i filmiki, nawet walki z bossami, mogą być dla Was inspirujące. Tutaj akurat tego nie zapisywałem, ale na przykład taka hybryda pomiędzy grą, akcją, filmem, a muzyką, czyli wszystkie te elementy skumulowane w jedną rzecz mogą także oddziaływać, także nie ma tutaj jednolitego sposobu na zwiększenie swojej kreatywności, czy też pobudzenie do szukania takich różnych pomysłów. To wszystko jest plastyczne, nie ma takich twardych reguł. Także nie rozgadując się, to by było na razie na tyle. Do usłyszenia, na razie.